No jesteśmy na Placu Bandurskiego, tak to się dzisiaj nazywa, a w przeszłości to było centrum, historyczne centrum miasta, stare miasto. Tak o tym informuje napis na murku od strony ulicy Niepodległości. Dzisiaj, właściwie już od lat 70. ubiegłego wieku, jest to osiedle mieszkaniowe. Jedno z kilku, które wzniesiono na gruzach starej Iławy. Jak widać, głównie są to budynki nowo budowane, bloki z parterami użytkowymi w postaci sklepów, różnych zakładów usługowych. Z kolei w centrum nie ma już ani śladu po zabudowie takiej, która stanowiła pierwocinę, czyli budynek starego odwachu, budynki starych urzędów, jak również zakładów usługowych. One zostały pobudowane tutaj w wieku XVIII, po tym jak w 1706 roku całą Iławę, tą starą Iławę, strawił potężny pożar. To miasto już nigdy nie wróciło do tej pierwotnej, średniowiecznej formy, ale było naprawdę bardzo piękne. W wieku XIX rzeczywiście pierzeje całego starego miasta wyglądały jak z pudełka wyjęte, pełne bardzo pięknych dekoracji, bardzo ciekawych wystaw. Bardzo często tutaj przychodzili nie tylko mieszkańcy starej Iławy, ale i goście licznie odwiedzający wówczas to miasto, jako że był to czas, kiedy zaczął się boom turystyczny i rzeczywiście Jeziorak stał się magnesem przyciągającym przybyszy całej Rzeszy Niemieckiej właśnie tutaj do niewielkiego miasta Iława na skraju dawnej prowincji zachodniopruskiej. Dzisiaj niestety jest to miejsce dosyć nijakie, bloki starzeją, funkcje przestają tracić swoją wartość. Tak jak to w 70-tych latach rzeczywiście przyciągało, bo były tu bardzo takie dobrze zaopatrzone sklepy, był też Pewex, więc ruch na tym placu był bardzo ożywiony, bardzo intensywny. W tej chwili to miejsce to raczej rodzaj takiego wewnętrznego, dużego podwórka dla mieszkańców, starzejących się mieszkańców bloków, które otaczają dawny plac staromiejski. W 1945 roku to miejsce, które było tak pięknie zabudowane, które było takim magnesem dla gości odwiedzających Iławę, było jednym wielkim morzem gruzów. Pojedyncze budynki, które zostały zagospodarowane przez pionierów osadnictwa w Iławie, przybyło ich w 1945 roku zaledwie 200. Oni zasiedlali te miejsca, zakładali niewielkie zakłady rzemieślnicze. Tu był rzeźnik, tam gdzieś fryzjer, tam gdzieś szewc. Natomiast tak naprawdę innych budynków, w których kiedyś mieszkali ludzie, nie było. I dopiero lata 70. przyniosły rozwiązanie tego problemu. Zaprojektowano nowe osiedle i powstały nowe domy. Ten napis na murku, Stare Miasto, to nazwa osiedla. To nazwa tego nowego kompleksu bloków powstałych w latach 70. Ale to też w jakimś sensie przypomnienie tego faktu, że właśnie tutaj było Stare Miasto, miasto początków rozwoju Iławy. Po wojnie jedno wielkie morze gruzów, z którego wyrosła nowa Iława. Co do sprawy zniszczenia układu staromiejskiego Iławy w 1945 roku, istnieją póki co nieudokumentowane wersje. Jedna powiada, że zostało to miasto zniszczone w wyniku bardzo zażartych walk o Śródmieście. Druga wersja zaś powiada, że miasto przejęto bez uszczerbku i dopiero wojska radzieckie poprzez plądrowanie, palenie zniszczyli to miasto po prostu już w czasach, kiedy na tym terenie żadnych działań wojennych nie było.
jak było naprawdę, no cóż, to należy do historyków. Jedynie na skraju Starego Miasta zachowały się pojedyncze domy mieszkalne, jedna z kamienic narożnych i pozostałości po dawnym lazarecie. Pierwotnie były to stajnie koszarów kawaleryjskich, później przekształcone w szpital. Zresztą taką funkcję zaraz po wojnie również to miejsce pełniło. Do dnia dzisiejszego zachowało swoją medyczną funkcję. Tu jest najstarsza w Iławie przychodnia lekarska. W tym zaułku, właśnie tutaj, obok dawnej stajni, potem lazaretu, potem szpitala, wreszcie przychodni lekarskiej, zachował się ten najbardziej drobnomiasteczkowy, małomiasteczkowy klimat Iławy, którego tak brakuje w dzisiejszym mieście, bo tych śladów przeszłości jest tu bardzo, bardzo niewiele. To, co wybudowano w typie bardzo modernistycznym, zmiotło z powierzchni ziemi wszystkie pozostałości. Także tu, jedynie w tym miejscu, możemy cieszyć się z widoku na te klimaty, których już nikt z mieszkańców dzisiejszych chyba by nie pamięta. Widać za mną szczyt kościoła, najstarszej budowli średniowiecznego kościoła miejskiego. Zachowały się z 1910 roku stare zdjęcia zrobione właśnie z tego samego miejsca i kiedy się patrzy, porównuje oba ujęcia, i współczesne, i tamto przed tylu lat, można poczuć, że tutaj właśnie zachowała się łączność między tymi dawnymi i nowymi laty. Obiekt ten wzniesiony na początku wieku XIV, na początku pełnił funkcję świątyni katolickiej, potem w wyniku przewrotu luterańskiego był kościołem ewangelickim, ale po II wojnie, po 1945 roku, znów wrócił do ludzi jako świątynia katolicka i od samego początku stał się ośrodkiem, w którym gromadzili się wierni z całej Iławy, bo był to na początku tak naprawdę jedyny kościół w Iławie, który nadawał się do tego, aby pełnić te funkcje sakralne. Drugi z tych kościołów, tak zwany Biały Kościół, znajdujący się przy ulicy dzisiejszej kardynała Wyszyńskiego, był w stanie opłakanym i dopiero musiało wiele lat minąć, zanim zaczął takie funkcje pełnić. Jednym słowem, kościół, Czerwony Kościół, jak go dzisiaj nazywamy pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego, on był ośrodkiem nie tylko sakralnym, ale również miejscem, w którym gromadzili się mieszkańcy tego centrum, zniszczonego centrum Iławy, i tutaj pewnie ładowali akumulatory ku temu, aby to miasto wznosić i odbudowywać, aby nadawało się do mieszkania przez nowych gospodarzy tego miejsca, przez Polaków.